wtorek, 20 lutego, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Rolnicy protestują w całym kraju przeciwko napływowi towarów z Ukrainy. Wysypali dzisiaj ukraińskie zboże z wagonów w Medyce. Protest trwa również w województwie śląskim. Traktory blokowały drogi w powiatach wodzisławskim i kłobuckim. Rolnicy nie chcą niekontrolowanego napływu żywności. Protestują też przeciwko unijnym regulacjom związanym z tak zwanym Zielonym Ładem. Fatima Orlińska. I jeszcze do godzin popołudniowych trwał protest w Zawierciu, gdzie rolnicy blokowali drogę krajową 78, solidaryzując się ze strajkującymi w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. I jak mówiło dziś wielu z nich, sytuacja jest na tyle dramatyczna, że będą strajkować do skutku. Rolnictwo w Polsce musiało się wiele lat dostosowywać do bardzo srogich wymagań ze strony Unii Europejskiej. Niestety Ukraina tego nie robiła nigdy. Są tam dopuszczane środki ochrony roślin i praktyki, które są w całej Unii zakazane. Przez to mogą produkować dużo taniej. Głównymi postulatami, z którymi wyjechali rolnicy, to konieczność jak najszybszego zamknięcia granic przed napływem kolejnych partii produktów z Ukrainy. Oczekują też wyrównania jednolitej płatności obszarowej do poziomu średniej Unii Europejskiej, a przede wszystkim odejścia od Zielonego Ładu. Zdaniem rolników powinna obowiązywać również przygraniczna kontrola tego, co wjeżdża do Polski. Największy problem jest ze zbożem, z rzepakiem, z kukurydzą, bo są to produkty, które każdy rolnik produkuje tutaj na nasz, nie tylko polski, ale także europejski rynek. A ta ilość tego zboża jest niekontrolowana, a przede wszystkim przez żadne urzędy nie badana, czyli nie spełnia europejskich norm, tak jak my to musimy spełniać tutaj u nas w Polsce. Straty są w zależności od różnego profilu gospodarstwa wysokie. Przede wszystkim można powiedzieć, że nie ma zysku, tak? To jest najważniejsze. Ponad 600 ciągników zjechało do Częstochowy, gdzie również setki rolników z Kłobucka, Myszkowa czy Lublińca przez kilka godzin blokowały ulice ścisłego centrum. Do protestujących przyjechał wojewoda śląski, któremu rolnicy wręczyli petycję. Ta jeszcze we wtorek miała zostać wysłana do Ministerstwa Rolnictwa. Takie sygnały pan minister już dostawał wcześniej, natomiast rolników niepokoi brak reakcji. Rozmowy trwają, w ostatni czwartek było spotkanie przecież długie w Warszawie, ponad 3-godzinne z panem ministrem Siekierskim, które tak naprawdę nic nie wniosło i te protesty są głównie zdeterminowane tym, że nie ma konkretnej reakcji. Rozmowy możemy prowadzić na temat tego, co będzie dalej, jak pewne rzeczy później poprostować, a teraz trzeba po prostu niektóre rzeczy natychmiast zablokować, myślę tu głównie o granicy. Temat aktualnych problemów polskich rolników premier Tusk poruszył podczas ostatniego spotkania z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Wypowiedź szefa polskiego rządu brzmiała jak deklaracja, że polskich rolników nie pozostawi bez wsparcia. Nie ulega wątpliwości, że europejscy, w tym polscy rolnicy, muszą mieć pewność, że rozwiązania, jakie będziemy przygotowywali, będą dla nich przyjazne, a nie wymierzone w ich podstawowe interesy. I dlatego, i mówię tutaj zarówno o eksporcie produktów rolnych i żywnościowych z Ukrainy do Europy, jak i o niektórych zapisach w Zielonym Ładzie. To nie jest proste. Po wtorkowym strajku prawdopodobnie nie zdąży opaść kurz, ponieważ rolnicy już zapowiadają, że w przyszłym tygodniu masowo wybierają się do stolicy. Zapowiadają również, że do skutku będą blokować duże drogi krajowe, by nie dać zapomnieć o sobie i tym, jakiej skali jest problem. Policja z Gliwic uważa, że drzewa przy drodze między Gliwicami a Żernicą powinny zostać wycięte. I nie chodzi o kilka roślin, a ponad setkę. Powód – tragiczny wypadek, który miał miejsce w Sylwestra. Sprawa budzi ogromne kontrowersje. Paweł Jędrusik. Chodzi o ulicę Gliwicką. Między Gliwicami a Żernicą, to tu w minionego Sylwestra doszło do wypadku, w którym zginęły 3 osoby. Tam zbyt dużo wypadków właśnie dzieje się z uwagi na to, że w skrajni drogi, wąskiej drogi dwukierunkowej, po prostu kierowcy czasami przekraczają prędkość, czasami popełniają jakiś błąd. Ta droga tych błędów nie wybacza, bo każde uderzenie w drzewo, wyobrażamy sobie, czym się kończy. I policja wylicza, że w ciągu 5 lat doszło tam do 6 wypadków i wielu kolizji. Zdaniem sołtysa Żernicy takie działanie nie jest potrzebne. Ja sądzę o tym, mogę to zostać.
bo tramwaje nie jedzie żadne szybko. Jak jadą autobusy, mijają się, zwolniają. A jak to wytniemy, no to będą... Druga jest prosto i nie ma o czym gadać. Będzie jeszcze więcej wypadków. W walkę o ochronę drzew zaangażowali się mieszkańcy. Katarzyna Pełka-Bura zbiera w internecie podpisy w tej sprawie. Tylko do południa podpisało się pod nią ponad 1000 osób. Jestem pozytywnie zaskoczona reakcją ludzi, w tym mieszkańców powiatu gliwickiego, że tak dużo osób popiera mój wniosek o ochronę tych drzew, bo tak naprawdę drzewa nie są niczemu winne. Tak? No, oczywiście wypadek się wydarzył. Natomiast no, jestem przekonana, że jakby można wypracować jakieś optymalne rozwiązania, które z jednej strony przyczynią się do wzmożenia bezpieczeństwa na tej trasie. Na razie jednak nie wiadomo, czy do wycięcia drzew dojdzie. Tą sprawą ma się zająć gmina Pilchowice, ale najpierw trzeba ustalić, czy drzewa nie znajdują się na przykład na prywatnych działkach. Do wyborów samorządowych zostało jeszcze 7 tygodni. Lista nazwisk kandydatów do najważniejszych urzędów w kolejnych miastach z dnia na dzień stale się wydłuża. Niektórzy idą w pojedynkę, inni postanowili zewrzeć szyki. Część stara się o reelekcję. Są też i tacy, którzy choć związani z samorządem od lat, po raz pierwszy powalczą o najwyższy stołek. Co mają do zaproponowania mieszkańcom regionu, sprawdzała Magda Sincewicz. Profesjonalizm, stały kontakt z mieszkańcami i współpraca. Tym zamierzają kierować się reprezentanci gmin powiatu gliwickiego, którzy wystartują w najbliższych wyborach samorządowych. Jak podkreślają, zamierzają działać wspólnie, bez rywalizacji. Ta idea przyświecała powołaniu właśnie komitetu wspólnie dla gminy i powiatu, abyśmy mogli reprezentować interes naszych mieszkańców nie tylko tutaj w naszych samorządach, ale również w tym samorządzie powiatowym. Ogromnie doceniam ważność współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi. Współpracę rozumiem w ten sposób, że wspólnie planujemy zadania do wykonania i wspólnie je realizujemy. Ten mój start wynika z faktu, że uważam, że jestem przygotowany do pełnienia funkcji prezydenta miasta. Mój program jest odpowiedzią z jednej strony na te wyzwania, które przed nami, na te szanse, które są przed nami, ale również odpowiedzią na zagrożenia i przede wszystkim te potrzeby zgłaszane przez samych mieszkańców. Gotowych do objęcia stanowiska prezydenta jest więcej. Jednym z nich jest jedyny, jak na razie, kontrkandydat urzędującego obecnie w Rudzie Śląskiej, Michała Pierończyka. Kandyduję, ponieważ kocham to miasto i wiem, że to miasto potrzebuje zmian. Po 14 latach rządów obecnej ekipy nasze miasto potrzebuje świeżości, potrzebuje impulsu, potrzebuje nowej wizji i doświadczenia. Wśród kandydatów są też i tacy, którzy to doświadczenie już mają. Chcą jednak wystartować w kwietniowych wyborach, by kontynuować to, co zaczęli. Dla mnie naturalne jest to, że w momencie, kiedy we władzy samorządowej jest współpraca, jest mocny samorząd, to lepiej rozwija się nasze miasto, lepiej rozwija się Dąbrowa Górnicza. Bardzo liczę na tę współpracę. Która tak często podkreślana w deklaracjach przed wyborami, tak trudna jest do realizacji po nich. Brak precyzyjnych informacji co do CPK i sprzeczne wypowiedzi rządzącej koalicji kolejny raz nakręcają emocje wokół tej inwestycji. Szczególnie tam, gdzie mają przebiegać tory kolei dużych prędkości. Dlatego w najbliższą sobotę w regionie przygotowywany jest protest. Protestować będą mieszkańcy Mikołowa i okolicznych miast. W samym Mikołowie poprowadzenie szybkich pociągów oznacza wyburzenie około 550 budynków. Fatima Orlińska. Według zapowiedzi organizatorów ma być to drugi największy protest przeciwko CPK w województwie śląskim. Choć zmienił się układ w polskim rządzie, mieszkańcy regionu zagrożeni tą inwestycją deklarują, że nie przestają patrzeć władze na ręce bez względu na to, które ugrupowanie polityczne ją sprawuje. Lokalna społeczność, czyli ludzie bezpośrednio narażeni na skutki realizacji inwestycji kolei dużych prędkości, oczekują konkretnych deklaracji, bo dziś nie wiedzą, czego powinni spodziewać się w najbliższej przyszłości. Śląski protest rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w Mikołowie na parkingu przy Zespole Szkół Technicznych. Zakończy na Mikołowskim Rynku.
Teren już jest, projekt także. Chętnych do stworzenia niezwykle potrzebnego dla mieszkańców Bytomia miejsca nie brakuje, bo jednak hospicjum dla ponad 20 dorosłych i kilkanaściorga dzieci mogło powstać. Potrzebne są pieniądze. Olbrzymie pieniądze. Dlatego twórcy Śląskiego Centrum Hospicyjnego imienia Świętego Ojca Pio postanowili założyć w internecie zbiórkę. Wiedzą, że 24 miliony to ogromna kwota, ale wiedzą też, że ludzi dobrej woli nie brakuje. Magda Sincewicz. Nowoczesne hospicjum, w którym fachową pomoc otrzymają nieuleczalnie chorzy pacjenci i ich rodziny, ma powstać na działce o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, leżącej przy ulicy Leśnictwo w Miechowicach. Budynek będzie zawierał 12 sal dla dzieci i 22 dla dorosłych. W naszej aglomeracji śląskiej 4,5 miliona ludzi bodajże, w tej chwili zakontraktowanych jest 220 bodajże miejsc, więc no potrzeby są bardzo, bardzo, bardzo duże. Sama budowa jest podzielona na kilka etapów. Po to jest ta zbiórka, że tam będziemy też informować naszych darczyńców, co się tak naprawdę dzieje. Chcemy, żeby wszyscy się mogli włączyć w to dzieło, bo to jest dzieło dla nas wszystkich. Człowiek, jego życie jest ważne do końca. Po to jest właśnie hospicjum, żeby tą opiekę, tą godność zachować do końca naszego życia tak naprawdę. Prócz pomieszczeń dla chorych w budynku znajdą się także gabinety lekarskie, pokoje pielęgniarek, sale rehabilitacyjne, przestrzeń konferencyjna oraz biura administracji. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę. Wystarczy wziąć udział w zbiórce, wybrać odpowiednią kwotę i przekazać darowiznę. Od środy będzie można bez problemu przejechać całym udrożnionym odcinkiem Alei Wojska Polskiego w Częstochowie, czyli popularną Gierkówką. To oznacza, że opóźniona już inwestycja w końcu zostanie oddana do użytku. Paweł Jędrusik. Podczas modernizacji drogi krajowej nr 91 w Częstochowie nie obyło się bez problemów. Najpierw miasto zrezygnowało z usług jednego z wykonawców, bo były marne szanse, że ten wywiąże się z umowy. Później doszło do kolejnego opóźnienia, około dwumiesięcznego. Było dużo trudnych obiektów inżynierskich, kilka kładek wiaduktów drogowych i do tego uzbrojenie podziemne. O ile inżynierowie potrafią świetnie zaplanować i wykonać to, co widać na projekcie, to, co spotykamy pod ziemią, wymaga niestety ponadstandardowych nieraz działań. Budowa nowej Alei Wojska Polskiego w Częstochowie to największa inwestycja w ostatnich kilkudziesięciu latach w mieście. Kosztowała prawie 360 milionów złotych. Liczę, że te opóźnienia spowodowane pogodą za chwilę pójdą w niepamięć, bo obiekty rzeczywiście są użyteczne, piękne, wygodne, bezpieczne i liczę, że spełnią oczekiwania naszych mieszkanek i mieszkańców. Z kolei od soboty zmieni się organizacja komunikacji miejskiej. Nadal będą się toczyć prace związane na przykład z drogami rowerowymi czy chodnikami wzdłuż drogi krajowej nr 91. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.